Projekt Wybierzmy naszą Europę. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Toswieński z Gazety Wyborczej. Witam państwa serdecznie w naszym podcaście Europejskim do wyborów europejskich. Został już niespełna tydzień, zostało się kilka dni. Temperatura w Polsce coraz bardziej rośnie. My akurat jesteśmy po wiecu Donalda Tuska. Nagrywamy z pewnym przyspieszeniem, opóźnieniem. Ze mną w studiu Wojciech Przybylski z Ride Inside. Witaj Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry. No i będziemy rozmawiać o tym, co nas czeka za kilka dni i co nas czeka w najbliższych tygodniach, bo wybory europejskie to przecież tylko początek do układania całej europejskiej układanki. Drogi Wojtku, jakie nastroje przed wyborami w Europie? Nastroje w Europie są przeważające i częściej minorowe. W Polsce można jeszcze mówić o pewnej mobilizacji, polaryzacji w większości państw europejskich, no atmosfera e, siada. Nikt nie jest do końca zadowolony. Te wybory są e, idą w poprzek oczekiwań i społecznych. E, społeczeństwa europejskie wyrażają sporo niezadowolenia e, z kursu, jaki przybiera Europa i zapowiada się na to, że ukarają największe partie głównego nurtu, oddając głosy albo nie oddając głosów w wyborach i pozwalając by Parlament Europejski się fragmentaryzował, i do niego wchodzili posłowie czy posłanki ugrupowań skrajnych, prawicowych z jednej strony, ale także różnych innych opcji, nawet ekstremistycznych, a to jest zupełnie nowa sytuacja. I z drugiej strony rządy państw europejskich, które zazwyczaj w wyborach do Parlamentu Europejskiego szukają poparcia, szukają potwierdzenia swojej dominacji na scenie politycznej. W wielu kluczowych państwach zaliczą, krótko mówiąc, baty. No baty. A dlaczego tak się stało? Co, czego nie dowiozły partie Głównego Nortu? Na czym polega ten problem, że w wyborach europejskich, w sumie w sondażach w wielu krajach, rosną partie, które są antyeuropejskie w swojej istocie? Zacznę od tego, co mówią krytycy projektu Zjednoczonej Europy i eurosceptycy podkreślają, że winny tutaj jest Zielony Ład, dlatego słyszymy taką narrację i taką retorykę także u Jarosława Kaczyńskiego. Niechętni są również w prowadzeniu wysiłku zbrojnego czy wsparcia zbrojnego dla Ukrainy. No i w końcu są niechętni także kwestiom migrantów, czyli temu, jak świat się zmienia i, i faktom, że do Europy napływa coraz więcej ludzi z krajów Afryki, z Azji. Mimo, że to są nadal ułamki ogólnej populacji w Unii Europejskiej, to są, to są główne źródła krytyki obecnego kierunku Unii Europejskiej, która w. Ustach i, i na sztandarach tych partii eurosceptycznych, w tym właśnie tej, tych polskich partii, których tam jest kilka, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość. Rzeczywiście no, to staje się takim ich głównym wątkiem motywem przewodnim. Ale moim zdaniem, wybory w ogóle w krajach demokratycznych zawsze w mniejszym stopniu się wygrywa niż przegrywa. I tutaj te słabości, o których możemy powiedzieć partii głównego nurtu i tych kierunków. Polegają moim zdaniem przede wszystkim na tym, że Unia Europejska i partie od Europejskiej Partii Ludowej, socjaldemokratów, hmm. może nawet przede wszystkim socjaldemokratów, partii liberalnych, Renew, były przez wiele lat niezorientowane na kluczową kwestię, którą podnosi teraz Polska, szczególnie po październikowych wyborach w Polsce czyli kwestię bezpieczeństwa. Hmm. Obywatele oczekują bezpieczeństwa. I tak. to w wszystkich państwach Unii Europejskiej. Potwierdzają to sondaże, ale to jest też taka głębsza, nie tylko intuicja, ostatnio pojawiły się też badania zilustrowane w kilku książkach już do tej pory, pokazujące, że wtedy, kiedy wszyscy mówili, że będziemy mieli erę wiecznego pokoju w Europie, spokoju i, i bezpieczeństwa i budujemy teraz tylko partnerstwa i budujemy dobrobyt, dobrobyt tak? to nisze po potrzebie bezpieczeństwa i tego militarnego, obronnego, ale też ekonomicznego i bezpieczeństwa demokratycznego zaczęły zajmować partie skrajne i populiści wykorzystali pewnego rodzaju bezwład, czy uwiąd intelektualny, który się pojawił, tu wskazuję na Polskę, bo Donald Tusk bardzo jasno określił kierunek i już widać wpływ na przyszłą agendę unijną, właśnie w głównym nurcie polityki europejskiej, Tusk wpływa na tą agendę, stawiając właśnie na te trzy filary: bezpieczeństwa militarnego, obronności, też granic i, no i przyszłego rozszerzenia, na ten filar związany z bezpieczeństwem pracy, miejsc pracy, gospodarki, no i bezpieczeństwem demokratycznym, rozumianym mhm. jako wolności, zagwarantowanie za, za tych wolności ob, obywatelskich w Europie. No, Donald, to sto, stosuje taką, to powiedzieć, Nietypową retorykę, tak? Bo z jednej strony nie jest wielkim entuzjastem ani Green Dealu, ani paktu migracyjnego, ani się nie pali do zmiany e, traktatów w Unii Europejskiej. E, czy można powiedzieć, że jest. E nie jest eurooptymistą, takim sensu stricte, taki, jakich znamy. Nie wiem. Verhofstadt na przykład tak, taką postacią by był. On jest zupełnie na drugim biegunie. Natomiast kwestia jakby bezpieczeństwa narzuci chyba Europie zupełnie nową agendę. Żaden inny polityk tak ostro o bezpieczeństwie nie mówi, tym zresztą najtwardszym, wojskowym, nie mówi tak jak on. Tak. Y kilka tygodni temu powiedział, właściwie odpowiedział Ursuli von der Leyen, którą. Formalnie rzecz biorąc popiera na, na kandydatkę jako przyszłą, kolejną kadencję w Komisji Europejskiej, jako przewodniczącą Komisji Europejskiej. Odpowiedział jej na ogólne postulaty pojawiające się dzisiaj we wszystkich nagłówkach gazet, powołania komisarza do spraw bezpieczeństwa. A Tusk mówi: Sprawdzam i mówi: 100 miliardów, wtedy porozmawiamy. 100 hmm. miliardów na obronność, no to będzie, będzie to jakaś poważna oferta, tak. na tym nam zależy. Ja bym to określił mianem polskiego realizmu o, o Europie, mówienia o realistycznych celach. Hmm. Chcemy, z punktu widzenia Polski, zawsze graliśmy twardo, z tego Polska też jest znana i to pod wieloma rządami, <laughs> może pomijając ten ostatni, który się oddał, oddał tak. naszą suwerenność w niespotykany sposób, a potem o tym płakał, że to inni. Natomiast no, Polska znana jest znana z tego, że bardzo twardo stąpa po ziemi, ponieważ doświadczona jest historią, i ma pewną perspektywę na temat Europy, która ma gwarantować, właśnie u swoich fundamentów, bezpieczeństwo. To jest wielki zwrot też do Donalda Tuska, no bo on przez wiele lat mówił, że Unia Europejska potrzebna jest nam do finansowania naszych, naszego wzrostu gospodarczego. Ale u podstaw tego kontraktu na, na Europę, który no tam mówimy już, prawda, o rocznicach, no to trzeba pamiętać, że najpierw wstępowaliśmy do NATO po to, żeby zapewnić sobie twarde bezpieczeństwo, a do Unii Europejskiej wstąpiliśmy dlatego, żeby uzupełnić to bezpieczeństwo takim, tym miękkim wymiarem bezpieczeństwa. Sytuacja się zmieniła. Dzisiaj Unia także musi zapewnić to twarde bezpieczeństwo, no i to przywództwo w Europie na tym może polegać. Mhm. Przyjrzyjmy się teraz temu, co dzieje się na przykład we Francji, gdzie ta dysproporcja między obozem rządzącym a opozycją, która jest populistyczna, no. Nieprzyjemna z rosyjskim zapachem, chwilami jest całkiem znaczna. No, rosyjskie wpływy w każdym z krajów mm. europejskich są znaczne, i, w, i gra właściwie toczy się o to, na ile słabi europarlamentarzyści, ci te rozbite frakcje będą miały. Z jednej strony udział w Parlamencie Europejskim, no a z drugiej strony, na ile one są finansowane, wspierane przez Rosję, która gra nie tyle o przejęcie Brukseli, a co o, o zwiększenie podziału. We Francji mm. to zwiększenie podziałów przede wszystkim może nastąpić w wyniku dobrego wyniku nacjonalistów. Partia Marine Le Pen, ale także po stronie socjalistycznej. Jest tam kilkoro takich głosów, które właściwie dążą do rewizjonizmu projektu europejskiego. Zobaczymy oczywiście po. Po ich wynikach i ostatecznych głosowaniach, zachowaniach w Parlamencie, czy, czy to są partie, które zachowują się, nie tylko deklarują głosy służące Rosji, ale ich, ich opowieść i, i rosnąca w siłę, taka siła polityczna powodują niepewność w rządzie Emmanuela Macrona, czyli prezydenta, który nominuje rząd. I jego frakcja zapewne będzie no, pokonana w tych wyborach, a. Marine Le Pen nie gra o wybory do Europarlamentu. Ona przede wszystkim buduje się przed wyborami za bodajże 3 lata o najwyższą stawkę, czyli wybory we Francji. Do tej pory jej się to nie udało, ale na całym kontynencie liczba głosujących, nie mówię o procencie, ale liczba głosujących na partie skrajnej prawicowe ogólnie rośnie we Francji również. I ona sukcesywnie powiększa swój stan. Poparcia dla własnej kandydatury i dla, dla tej opcji, którą reprezentuje. Rozumiem. A co się dzieje w Niemczech? W Niemczech najbardziej drażni obserwatorów partia o nazwie Alternatywa dla Niemiec, która nie tylko jest powiązana z Rosją, ale czerpie szeroko z tego nurtu, który, no cóż, powiedzmy sobie, wprost jest nazistowski brunatny. Kojarzy nam się z drugą wojną światową i wcale tego się nie wypierają, bo ostatnio jeden z przywódców tej partii nawet mówił dosyć ciepło o. Członkach SS, czyli zbrodniczej organizacji, tak, która odpowiada za prowadzone podczas wojny przez Niemcy ludobójstwo. Jak tam wygląda poparcie i rozkład sympatii wyborców? No, alternatywa dla Niemiec urosła przede wszystkim w landach wschodnich, hmm. w, czyli w byłych republikach pod kontrolą Moskwy. Więc te historyczne wręcz powiązania. Osobowe mogą wskazywać na, na, na to, że tam coś dzieje się niedobrego, rośnie na fali niezadowolenia polityką federalnego rządu przede wszystkim i na niechęci wobec migrantów, których rzeczywiście Niemcy goszczą bardzo dużo ze względu na rynek pracy z jednej strony, z drugiej strony no na dużą falę uchodźców i granice, które na to pozwalają. To załamanie usług publicznych, szkolnictwa czy usług, może nawet nie załamanie, ale niewydolność czy jakieś hmm. takie z, niepokoje, nawet społeczne z tym związane, y, dominują nawet w elektoracie liberalnym, elektoracie lewicowym. To jest zauważalne, y, bo dotykają tego problemu codziennie mieszkańcy Hamburga, y, y, miast zachodnich y, Niemiec. No i na bazie tego niezadowolenia i Także patrzenia bardzo jednak do wewnątrz. Niemcy patrzą w tych wyborach bardzo mm. do wewnątrz w swojej polityce, nie myślą tak strategicznie jak chociażby Polska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. No Dość powiedzieć, że Olaf Scholz konsultuje sprawy bezpieczeństwa, no, no nie wiem, raz na tydzień ze swoim sztabem, a, a nie, co wiemy z różnych przecieków y, na temat tego, jak ważną rolę pełnią te sprawy dotyczące, no, no nie wiem, nazwijmy to strategii, geopolityki, bezpieczeństwa mhm. w, w Niemczech, tego międzynarodowego. Okay. To przede wszystkim jest domena tego rodzaju spokojnej polityki prowadzonej przez Niemcy przez wiele lat, ale w, która w czasach niepewności, kiedy trzeba podejmować szybkie decyzje, może nawet ryzykowne, no, no nie sprawdza się. No i to jest domena też rządu koalicyjnego złożonego z trzech bardzo no już niekompatybilnych nie ze sobą tworów. We, we, Niemcy mają wybory za pasem. Za rok już, tak? E, tak za, za rok będą główne wybory, które zapewne zdetronizują kanclerza Scholza, który w tej chwili przede wszystkim skupia uwagę nie na rządzaniu państwem, ale na utrzymaniu poparcia dla swojej partii SPD, socjaldemokratycznej partii Niemiec i z drugiej strony to samo robią koalicjanci, którzy są zagrożeni. Zieloni zakładają już właściwie, że nie będą częścią przyszłej koalicji, mm. radykalizują swój głos. Oni są akurat najbardziej przyjaźni naszej optyce tak. w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach tej dużej globalnej strategii. No, liberałowie też są marginalizowani. Nie jest pewne, że wejdą do przyszłego rządu, a wybory właściwie od, odbywają się już teraz w Niemczech cały czas, bo wybory federalne to jedna, a wybory do landów, właśnie tych landów, o których wspomniałem, tych wschodnich landów, też są zapasem, odbywają się bodajże jesienią. wrześnią. Jesienią, tak? Tak? Więc y, o to najbardziej drżą politycy w Niemczech. I to, co się odbywa, to w jakimś sensie próba schlebienia elektoratowi radykalnemu, czyli mhm. partie głównego nurtu zaczynają się no, przesuwać w stronę tych postulatów, które e, wysuwają partie radykalne. Mhm. A we Włoszech czy Giorgia Meloni, stojąca na czele partii bracia Włosi, premierka Włoch, no postrzegana była do tej pory takiego dobrego, no może nie najgorszego populisty, tak to powiem, czy takiego cywilizowanego, którego można przeciągnąć jakoś na jasną stronę. Czy te nadzieje europejskiej Hadecji się potwierdzą, czy jednak okażą się płonne? Ja bym nie pokładał zbyt wielu nadziei w Europejskiej Partii Ludowej, w tym znaczeniu, że to nie nadzieje kierują motywami tamtych mm. polityków, tak. którzy teraz zbliżają się do partii Meloni. Meloni otrzymuje zapewne ofertę w zamian za poparcie kandydata Europejskiej Partii Ludowej na przewodniczącego, przewodniczącą Komisji Europejskiej. I wydaje się, że Meloni wyciąga też ze swojej strony rękę, bo odrzuciła członkostwo Viktora Orbana w, w grupie Europejskich Konserwatystów. Pewnie w niesmak, w niesmak idzie to Mateuszowi Morawieckiemu tak. czy Kaczyńskiemu, którzy, którzy widzieliby się znowu jako partia bratanków mm -hmm. właśnie, w, mm -hmm. którzy będą kraść konie w Europie. Ale Meloni właściwie w swoich postulatach politycznych odsuwa się od tych radykalnych ruchów. Jej partia, no nie można powiedzieć, że jest partią głównego nurtu, ale buduje sobie po, pole do konsensusu by zapewnić te głosy konieczne dla wyboru nowych instytucji europejskich i pewnie w transakcji wzajemnej otrzymać jakieś dobre portfolio dla Włoch, na którym Włochom może zależeć w nowej komisji. Mhm. Czy to jest bardziej, jak powiedzieć, spryt negocjacyjny polityka po prostu, niż jakieś takie ideologiczne zacietrzewienie ciągle? Myślę, że w przypadku Meloni tak, mamy do czynienia z niedocenianą, a wytrawną polityczką, mhm. I ta polityka Meloni jest no, trzeba się z nią po prostu liczyć, kalkulować jak to w każdej polityce demokratycznej opartej na parlamencie, na głosy, czyli arytmetyka się liczy i trzeba doceniać to, że wymiar no, matematyczny wymiar tego głosowania ma absolutne znaczenie z tymi realiami. Partie głównego nurtu się liczą. No i tak, wybieramy w niedzielę, liczymy głosy, w poniedziałek mniej więcej będą pewno już podane wyniki. Zresztą Holandia wybierała w czwartek, Irlandia wybiera w piątek, część krajów wybiera także w sobotę, więc to się wszystko potem ze sobą zsumuje. No i co dalej? Mamy parlament. Co dzieje się dalej? Nie chcę nikogo demotywować do głosowania, hmm. ale zacznę od tego, że pewnie niewiele się zmieni. Hmm. Ale zmieni się też wszystko. Nie zmieni się układ sił, czyli dominującymi partiami. Na scenie politycznej będą Europejska Partia Ludowa, socjaldemokraci, zieloni i liberałowie, Renew Europe pod wodzą Macrona. I, no i to jest taka dosyć różnorodna koalicja partii o, o profilu liberalnym. I głosów? Wydaje się, i to, hmm. są, to jest wedle projekcji opinii publicznej, nie czytałem jeszcze takiej analizy, która by pokazywała, że te partie ogółem stracą większość, ale będzie to większość nieduża. Mhm. I do zapewnienia sobie decyzji w głosowaniach, głosowaniach tajnych na przykład na przewodniczącego, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Potrzeba będzie pewności, by kandydaci nie przepadli, żeby Europa nie ośmieszyła się w podejmowaniu decyzji tak. i stąd się biorą te koalicje tak. potencjalne właśnie z A, a pięć narodni. lat temu było w sumie dziewięć głosów, tak. Pani von der Leyen nie była ulubienicą Parlamentu, delikatnie mówiąc. No, pani von der Leyen była, wystąpiła jako zastępstwo. Hmm. Nie była tą pierwszą zgłoszoną kandydatką. Tak. Dziś Czuję się też dosyć niepewnie, stąd widać bardzo aktywną kampanię. Ja uważam, że to jest bardzo dobrze dla Europy, że mamy prawdziwą kampanię o stanowisko, które formalnie rzecz biorąc jest administracyjne, ale jak powiedziała komisja i jak mówią też krytycy Komisji Europejskiej. No, to jest polityka. To przewodnicząca Komisji Europejskiej, mimo że pełni rolę biurokraty, naczelnego biurokraty Europy, to w zasadzie ta władza biurokratyczna ma ogromne znaczenie. Jak widzieliśmy podczas pandemii, podczas wojny, podczas no, wszystkich tych kryzysów, które obserwowaliśmy ostatnio, a przed nami no, jeszcze większe wyzwania i, i nowe cele wyznaczane na następne pięć lat. Mm -hmm. No tak, ale czy von der Leyen jest yy, pewna no, jako, jako kandydatka? Bo słyszę. No, gdzie nie przyłoży ucha? To słyszę, że to nie jest do końca takie pewne, że Kongres IPP w Bukareszcie, który odbył się w marcu, ją de facto mianował tą główną kandydatką, szpicem kandydatką europejskiej kadencji na, na drugą kadencję jako szefową Komisji Europejskiej. Też nie dał takiego jednoznacznego wotum. Wielu posłów nie zagłosowało, ten wynik nie był jakoś dający dużo, dużo optymizmu i jest jakiś taki ruch, tak, pod stołem, żeby jednak ją wymienić i pojawiają się różne nazwiska. Przypuszczam, że część po to, żeby, żeby je utrącić, ale, ale, no, mówi się o tym, że Ursula von der Leyen nie może być pewna wyboru. Czy, czy podzielasz ten sceptycyzm? Ja uważam, że jest najlepszą kandydatką hmm. z punktu widzenia Polski, tak. więc już dowiodła tego wielokrotnie. Z jednej strony to są moje źródła krytyki hmm. wobec niej za czasów PiS, bo była bardzo spolegliwa wobec tak. rządu PiS y, i była gotowa naprawdę na daleko idące ustępstwa, jeśli chodzi o prawodawstwo. I społeczeństwo e, polskie, w gruncie rzeczy, społeczeństwo obywatelskie, takie źródła nacisku oddolnego spowodowały, że nie mogła y, pójść na te ustępstwa, które chciała. Ale teraz jest no, ale... z kolei wielkim, wielkim tak. przyjacielem Donalda Tuska, więc no. to. To jest być może dobry kandydat z punktu widzenia polskiego interesu na ogół. Więc to, to, to jest Wiecie, ciekawe. Ja, ja pamiętam jak von der Leyen mówiła właściwie przekazami propagandowymi pisowskimi, to mnie właściwie przerażało i, i mam takie wrażenie, że gdyby PiS chciał kompromisu z Brukselą, to on by był Gdybyśmy tak. byli w czarnej i to nie do końca. Ja, ja bym to inaczej powiedział, że gdyby PiS wiedział, Aha. jak dobić kompromisów, bo jest partią tak. nieskuteczną i nie wiedział, mm. w jaki sposób prowadzić politykę europejską, zresztą polską też, no to rzeczywiście byłoby inaczej. Partia PiS jest partią nieskuteczną. To śmieje się z nich nawet Wiktor Orban, ale to pomijając, to. Na dzień dzisiejszy krytycy von der Leyen, no właśnie, nie są w Polsce, ale hmm. należy do nich bardzo ważny przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, który no, wielokrotnie dowodził swojej takiej rywalizacji o pierwszeństwo, palmę pierwszeństwa hmm. reprezentowania Unii Europejskiej. Czy podczas wizyt w Turcji w, w, widzieliśmy takie symboliczne napięcia, gdzie traktował rolę von der Leyen drugorzędnie, ale też pojawiły się nowe, Doniesienia o tym, że on jest otwarcie krytyczny je przedłużeniu jej kandydatury, że gra inną grę, okay. o, także o swoją przyszłość. Wiemy, że sam jest niezbyt poważnym politykiem, bo okay. był gotowy się wycofać ze swojej roli po to, żeby kandydować na europosła. Więc nie, nie przywiązuje do, mm -hmm. do, do jego pozycji jakiejś szczególnej wagi, ale trzeba wiedzieć, że w ramach tej Europejskiej Partii Ludowej są krytycy von der Leyen grający o zupełnie inne, być może partykularne cele, i dlatego ona nie może być pewna, że. Ogół partii europejskich, właśnie ją wybierze. Z drugiej strony jest taka stara zasada w polityce, że nie zmienia się koni w trakcie wyścigu. A ten wyścig, jeśli chodzi o kontekst wojenny z mm -hmm. Rosją i wyścig z Chinami, o, o, o sprawną politykę, trwa. No, nie pojawia się oczywisty kandydat, który miałby ją zastąpić w tej komisji. Co nie wykluczone, że, że jeszcze się pojawi, ale na dzień dzisiejszy nie wiemy, kto miałby nim być. Mm, wszystko zależy od tego, jak wyjdą wybory. Jak wyjdą bardzo źle, to będzie można myśleć o zmianie konia. No dobrze, ale są jeszcze inne stanowiska do wzięcia. No rozumiem, że Parlament Europejski to już sobie zagwarantowała wcześniej Roberta Metzola, także chadeczka. No ale gdyby była koalicja trzech partii dalej, czyli chadecji europejskiej, socjaldemokracji i liberałów, no to dwóch hadeków na w czele Komisji i Parlamentu, teraz trzeba by oddać pozostałe stanowiska, czyli nie wiem, szefa Rady, wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej już partnerom. I czy tu już jakaś giełda nazwisk się rozkręca, czy to jeszcze za wcześnie? No, socjaldemokraci wystawiają kandydatów na razie na, na stanowisko wysokiego przedstawiciela hmm. do spraw zagranicznych. Nie ma oczywistego kandydata. Do tej pory to stanowisko też nie było no, najbardziej łakomym kąskiem. Żaden od Katariny Aszton po Borela, Borela nie, no, nie zapisali się taką kartą, którą by inni po, mogli popierać. Z, z Europy Środkowo-Wschodniej. Potencjalnym kandydatem pewnie chciałby być Mirosław Lajczak, były mm. szef dyplomacji słowackiej o ogromnych ambicjach, tak. rywalizujący swego czasu też z Donaldem Tuskiem mm. o, o palmę pierwszeństwa w tych nominacjach, kiedy Europa Środkowa rosła na, we wszystkich rankingach wpływu w Europie, no, czyli jakieś 10 lat temu. On ostatnio pełnił rolę pod Borelem, był w tej dyplomacji europejskiej. No i teoretycznie rząd Roberta Fico mógłby go nominować, ale właśnie problemem jest rząd Roberta Fico, który nie ma dobrych notowań i nie, nie, jest, nie jest to rząd, no tak. który ma, ma silne karty przetargowe w dyplomacji europejskiej. Więc no tutaj zakładam, że znowu ze strony Włoch, ze hmm. strony Hiszpanii, ze strony południa będą padały oferty na kandydatów na to stanowisko. Czy raczej ja mniej znacznie? Mniej politycznych, mniej no, robiących jakieś takie wrażenie. Tak? No, bo tak. Ale ani pani Aszton to już w ogóle w szczególna tak. siła. No, mimo, że sympatie, szczególnie u nas w Polsce, hmm. ale też w wielu miejscach Europy, mogłyby iść w stronę państw bałtyckich, premier Estonii, Kaja Kallas, hmm. no która no, powinna być moim zdaniem hmm. szefową NATO. NATO byłoby tu zresztą tak. dużo bardziej adekwatnym stanowiskiem dla przedstawiciela Europy Środkowo-Wschodniej. No ale w, w ramach nagrody, pocieszenia, można by powiedzieć, no, potrzebujemy tego głosu, który o polityce zagranicznej mówi w innym tonie niż do tej pory. Tylko, że problemem jest to, że te najmocniejsze, najsilniejsze głosy z naszej części Europy pochodzą ze strony centroprawicy. No, tak właśnie jest w przypadku premier Estonii. Więc ta układanka partyjna nakłada się na, na pewnego rodzaju optyk taką strategiczną optykę dla całej Europy. No bo tak patrzę na ten parlament, który odchodzi, na konstelację instytucji i widzimy, że nasz region jednak został no, mocno zaniedbany. Tak? Bo, bo Borrell jest z zachodu, von der Leyen z zachodu, Metzola, no w sumie też z zachodu. Ten wschód Europy nie jest w ogóle reprezentowany, jeśli chodzi o poważne instytucje. Tak, i myślę, że tutaj przede wszystkim Polska, ale też te kraje regionu, kraje nordyckie, mhm. będą miały poważne argumenty, by grać o bardzo wpływowe portfolio w przyszłej Komisji Europejskiej. Mhm. Nie mówię tutaj o komisarzu do spraw obronności. Bo jeszcze no tak. nie wiemy, co to będzie. No tak, to w ogóle przeszło przez media, że to będzie Radosław Sikorski. No, aczkolwiek wiemy chyba wszyscy, że nazwisko, które się pierwsze wysuwa, idzie na, na spalenie i nawet słyszałem, że... Sikorskiego wystawiono tylko i wyłącznie po to, żeby go spalić, ponieważ towarzystwo w Brukseli bardzo się obawiało tak silnej osobowości, która mogłaby no nie wszystkim przypaść do gustu. No, a z punktu widzenia kariery polityka, który obecnie dysponuje najsilniejszymi kartami politycznymi, hmm. szefuje państwu, które jest państwem frontowym, z punktu widzenia Unii, NATO, de facto, ze względu na sytuację na granicy z Białorusią, Rosją, no i wojnę w Europie, no i z drugiej strony prowadzi tak szeroko zakrojony plan modernizacji wojskowej, zakupów, zwiększenia stanu ilościowego armii, no to bycie naczelnym dyplomatą takiego państwa. To jest wielokrotnie większa siła w ramach układanki mm. europejskiej. Europa to też państwa narodowa. Przede wszystkim tak. nawet decyzje zapadające w ramach państw narodowych, która no, no, trudno w ciemno zamieniać to no, na ich stanowisko nieokreślone. Dużo ważniejsze portfolio z punktu widzenia całego regionu to będzie stanowisko do spraw rozszerzenia. Tak. Ostatnio przypadło Węgrowi, który jest najgorzej ocenianym komisarzem. Znaczy to był żart. tak? To była wola, by rozszerzenia nie było de facto hmm. przez ostatnie pięć lat. Ta wola polityczna się diametralnie zmieniła i musi się zmienić diametralnie portfolio, dlatego symbolicznie y, uważam, ale też w formie takiej praktycznie, to portfolio może być bardzo łakomym kąskiem z punktu widzenia Polski, portfolio rozszerzeniowe. To jest coś, o czym Polska mogłaby pomyśleć, pomarzyć. No, z drugiej strony, portfolio energetyczne, gospodarcze, wszystkie tematy innowacyjne, innowacyjnej hmm. gospodarki, też tej cyfrowej, to są, to są te tematy, w których y, wielu państwom środkowej Europy za zależy na takim obszarze i obszarze wpływu, ale także narzędziach, bo budżety tych komisji, które zajmują się tego rodzaju portfolio, są rzeczywiście poważne i mają Zdolność oddziaływania na całą Unię Europejską i jej okolice, szczególnie jeśli mówimy o, hmm. o rozszerzeniu. To na koniec pospekulujmy, kto mógłby być polskim komisarzem. Skoro Sikorski na pewno nie, to. Pojawiała się cała plejada giełda nazwisk. Ja nie, nie obstawiam żadnego, ale na uwagę zasługuje osoba pozostająca dzisiaj w cieniu, a pełniąca niesamowicie ważną funkcję jako przedstawiciel, w, pełniący obowiązki. Tak. Ambasadora w, w stałym przedstawicielstwie w Brukseli, czyli Piotr Serafin, bardzo doświadczony dyplomata, właśnie na polu europejskim, mm. który odgrywa rolę kluczowej postaci w kształtowaniu polityki europejskiej, blisko zawsze Donalda Tuska. Więc gdybym się zastanawiał, o kim można myśleć, to, to nie wykluczałbym tak. takiej kandydatury. No, jest bardzo, bardzo prawdopodobna, bo raczej nasi czołowi politycy mają ambicje chyba krajowe niż europejskie bardziej. No, bo poza tymi oczywiście ministrami którzy chcą teraz przenieść się do europarlamentu, ale, ale w zasadzie tak, ta, ta gra jest w Polsce. No, no z... nie, żeby zostać komisarzem, trzeba być jakoś zakorzeniony w Unii Europejskiej. No, no z całym szacunkiem dla ministrów, którzy odchodzą, oni raczej będą się dopiero Europy uczyć. Tak. Niż... Ja myślę, że przykład Węgra, tego hmm. nieszczęsnego Węgra Olivera Warhego, to jest przykład takiej kariery politycznej, który no, rysuje pewnego rodzaju znowu paralele do potencjalnej historii, dalszej hmm. historii kariery Piotra Serafina. Dlatego, że Oliver Warhej był prawą ręką Wiktora Orbana w Brukseli, właśnie na takim stanowisku sta ambasadora, w stałym przedstawicielstwie Węgier. A to jest niezwykle wpływowa rola, nie, tak. niezależnie czy z Komisarza, czy nie dlatego, że no, to reprezentant państwa narodowego prowadzącego bardzo aktywną politykę w Radzie Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej i kształtującą de facto ostateczne decyzje, te, te główne kierunki. Więc to jest heavyweight, waga ciężka w polityce europejskiej. No to zobaczymy, jak to się wszystko nam ułoży. Coraz większa nerwowość i w studiu, i, i poza nim. Proszę Państwa, chciałem go przypomnieć, że dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego i można zrobić to przez internet. Więc ci z Państwa, którzy mieszkają poza miejscem zameldowania, w niedzielę będą. Także gdzieś indziej niech czym prędzej się przerejestrują. Chodzi o to, żeby w tych wyborach wzięło udział jak najwięcej obywateli polskich, no bo to są nasze wybory, a Parlament Europejski jest naszym parlamentem i nie mówiłem to ja, tylko mówili to także politycy Prawa i Sprawiedliwości i Państwo chyba możecie w tym małym wycinku wierzyć. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję naszemu gościowi Wojtkowi Przybylskiemu z Visegrad Inside. To był podcast europejski. No i cóż, słyszymy się już po wyborach. Wszystkiego dobrego. Wszelkie informacje i wypowiedzi zawarte w podcaście przedstawiają wyłącznie poglądy prowadzącego i gościa podcastu. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów, nie odpowiada za ich treść i nie może być pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.